Witam Państwa w kolejnym odcinku UFO Historii, gdzie naszym gościem jest Igor Witkowski, pisarz, dziennikarz o bardzo szerokim spektrum zainteresowań, od historii przez UFO, no w sumie do psychohistorii oraz psychologii społecznej. Witam. Witam również, witam panu, witam słuchaczy. Pan Igor jest autorem wielu książek, w tym cyklu Instrukcje Przebudzenia. Oficjalna strona pana Igora to igorwitkowski.com, natomiast jest jeszcze strona z książkami, prawda? Tak. I to jest igorwitkowski.pl, tak. Tak, tam zapraszamy wszystkich, którzy chcą się zaopatrzyć w którąś z książek z bardzo bogatego dorobku naszego dzisiejszego gościa. Na dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o tych przemianach na Ziemi, ale związanych z kontaktem z obcymi. Temat się może wydawać mocno zużyty, ale astronomowie nam powtarzają, że cóż, jesteśmy o krok od wykrycia śladów obcych, natomiast środowiska alternatywne, także te związane z ruchem ujawnienie, no są już trochę bardziej pewne tego, że obcy już tu są. W świetle tego, co wyjawili sygnaliści ze Stanów Zjednoczonych, no to niektórzy przyjmują obecność, jak się to teraz mówi, istot nieludzkich za pewnik. Panie Igorze, czy prawda o obcych jest jeszcze w stanie zaskoczyć ludzi? Bo ostatnio żeśmy słyszeli wiele komentarzy typu obcy są inni niż sobie wyobrażacie albo niż wyobrażaliście sobie do tej pory. Jak to jest pana zdaniem? Czy ludzie są w ogóle gotowi na zetknięcie z inną inteligencją? Stopniowo są na to przygotowywani i to, co widzimy, to jest właśnie częścią tego. Natomiast no, ja tutaj pozwolę sobie jakby ustosunkować się też do zarzutu, jeśli można tak powiedzieć, że temat jest zużyty. Temat nie jest zużyty, tylko to podejście, które widzimy i które chcemy właśnie tutaj opisać, skomentować, ono się zużyło. Natomiast temat jest bardzo rozwojowy i bardzo ciekawy, dużo ciekawszy niż to, co się opisuje w ogóle normalnie. Natomiast czy temat UFO w ogóle, czy świadomość istnienia życia w kosmosie, innych inteligencji, czy on może jeszcze wstrząsnąć ludźmi? Może wstrząsnąć ludźmi. Problem na razie jest taki, że to, co widzimy w ogóle, to nie wykracza poza, to znaczy ja mówię na płaszczyźnie medialnej to, co widzimy, a również to, co się dzieje w Kongresie Amerykańskim, co się działo, on nie wykracza poza dotychczasowe schematy. Natomiast samo zjawisko, ono jest po prostu, jego istota jest niewidziana, dlatego że ludzie nie potrafią tego zrozumieć, nie są na to w ogóle przygotowani. To, co widzimy w tej chwili, moim zdaniem, to są pierwsze kroki, pierwsze fazy uświadamiania sobie następstw życia, powiedzmy, poza Ziemią, czy istnienia innych inteligencji. Ale to jest jeszcze proces, który jeszcze musi zająć troszkę czasu. Ludzie na razie zaczynają dojrzewać do tego. Oni nie bardzo wiedzą, jak to się w ogóle je i czym to może być, i jak się do tego tematu zabrać, w sensie poznawczym po prostu. Zauważmy, że nawet w twórczości science fiction, ja kiedyś dosyć dużo takich rzeczy czytałem, regularnie kupowałem fantastykę na przykład, i to, co mnie po pewnym czasie uderzyło, to jest to, że nawet w twórczości science fiction, która no, odzwierciedla jednak no, prawda, nastawienie ludzi do tematu, nie ma właściwie sensownych, wiarygodnych i w ogóle jakichś spójnych wyobrażeń cywilizacji znacznie wyprzedzających naszą. To, co widać, to jest, można powiedzieć, że takim przeniesieniem schematów z mitów i legend troszeczkę. To znaczy, no prawda, filmy typu Obcy przykładowo, no to jest tak jakby przeniesienie historii o potworach zamku średniowiecznego mniej więcej, jakiejś zakamarki jakieś, prawda, ale same wyobrażenia obcych istot, one no, są skrzywionymi odbiciami tego, jak ludzie siebie widzą. To jest troszkę podobne do sytuacji tego, jak człowiek, no może pierwotny, to może nie, ale może człowiek starożytny, sobie wyobrażał bogów jako odbicia siebie, prawda, z grubsza. I to jest na razie ten problem, z którym ludzkość, myśląc o cywilizacjach pozaziemskich, się zderza. To znaczy, to będzie zmierzało ogólnie rzecz biorąc do tego, że ludzkość zacznie sobie uświadamiać, na czym w ogóle różnice polegają, czym jest rozwój cywilizacji w ogóle w kosmosie, jakimi regułami się rządzi. To na razie to jest ciemna magia. I w miarę jak takie rzeczy zaczną docierać, to znaczy głębsze refleksje zaczną się pojawiać pod wpływem nowych, powiedzmy, informacji czy odkryć, czy różnych rzeczy innych też na różnych płaszczyznach dziejących się, to ta percepcja będzie ewoluować.
i ona będzie zmierzać do tego, że moim zdaniem, to jest moje subiektywne zdanie oczywiście, że zmierzać to będzie do tego, że jak już dojdzie do otwartego kontaktu, kiedyś dojdzie, to nie będzie to już dla ludzi w ogóle niczym takim wstrząsającym, bo to będzie tak mniej więcej tak jak, no człowiek średniowieczny jakby zobaczył samolot, prawda, to byłby, to uważałby, że to diabeł przeleciał, prawda, tak jak w Tytusie, Romku i Atomku było kiedyś. Natomiast dla dzisiejszego człowieka przelot samolotu nie jest niczym godnym uwagi w ogóle, więc to będzie zmierzało ku takiej jakby normalizacji tych wyobrażeń i no tak z grubsza to widzę, ale to będzie mogło jeszcze mocno wstrząsnąć ludźmi, dlatego że zmusi ludzi do innego spojrzenia na siebie samych, do zobaczenia tych ograniczeń, które w tej chwili, o których ja mówię w tej chwili i o których chyba będziemy rozmawiać, i do zobaczenia naszego świata, naszej cywilizacji w kontekście szerszej wiedzy o cywilizacjach w ogóle, to znaczy w tym kontekście będą cywilizacje słabiej rozwinięte niż nasza, będą bardziej rozwinięte i to umieści widzenie naszego świata w jakimś kontekście jakiejś tam jednak, jakichś tam uświadomień, powiedzmy, jakiejś tam wiedzy. I ludzie będą zmuszeni do spojrzenia na nasz świat inaczej, zwłaszcza, że ten świat się załamuje, ale to się wszystko łączy. To będzie zmierzało, wszystko co się dzieje tak naprawdę zmierza do przewartościowania człowieka, do zmiany jego widzenia tego, jak on swój świat widzi. I to uświadamianie sobie tej rzeczywistości pozaziemskiej też temu będzie służyło. Jest taki proces, który nie do końca rozumiemy i w tym procesie takim języczkiem uwagi jest wprowadzanie nowej terminologii. Znamy słowo UAP, znamy istoty nieludzkie, NHI, czyli ta inteligencja spoza Ziemi. To może mieć wiele przyczyn, dlaczego wprowadza się tą nową terminologię. Jest to bardzo symptomatyczne i tu nie ulega to wątpliwości. Natomiast to się nie stało bez powodu też. Pytanie, czy chodzi o powiększanie chaosu informacyjnego, czy rzeczywiście przygotowywanie ludzi na przyjęcie prawdy, która może rzeczywiście być trudna. Grasz powiedział przecież całkiem niedawno w jednej ze swoich rozmów, ja go tutaj nie stawiam jako jakiegoś autorytetu, ale bohatera historii, która się toczy. On powiedział, że jest bardzo zróżnicowany materiał biologiczny, nieludzki w rękach Amerykanów i że te istoty są bardzo, bardzo różne, bardzo odmienne od nas. Także coś tutaj może być na rzeczy. No dobrze, ale panie Igorze, byliśmy, a przynajmniej Stany Zjednoczone były o krok od tak zwanego ujawnienia. Ale czy ono się właśnie przypadkiem już nie dokonało takimi tylnymi drzwiami od zakrystii, jak to się mówi? Bo nagle zrobiono rzeczywiście ogromny szum. Do opinii publicznej popłynął jasny przekaz, dość wstrząsający, jakby nie było, nie pasujący do tego, jak do tej pory sobie wiele osób UFO wyobrażało. A ten przekaz brzmiał, coś jest na rzeczy. Oczywiście nie potwierdzono niczego oficjalnie, ale czy to, co się stało w związku z próbą wprowadzenia tego kontrolowanego ujawnienia, tak? Kontrolowane ujawnienie to też pełne ujawnienie, tylko krokami. Czy to przypadkiem, co się rozegrało nam w mediach w ciągu ostatniego półrocza, to nie była taka faza przedwstępna ujawnienia, żeby zobaczyć może nie jak zareagują masy, ale jak zareagują media i internet? Co pan o tym sądzi? Nie, zgadzam się z tym całkowicie, tylko jeśli chodzi natomiast o to, że wymyślane są nowe nazwy, no to ja to interpretuję jako no wskazówkę, że cały proces dzieje się jednak poza świadomością, on wpływa na przewartościowania symboli, natomiast nie ma tutaj jeszcze rozumienia i to jest jeszcze ludzie są dosyć odlegli od tego. Natomiast oczywiście, no jeśli mowa o ujawnieniu w ogóle, to no ono nie będzie polegać na tym, że nagle się pojawią dowody, bo jakie one by nie były, to i tak ludzie zobaczą tyle, co jest w nich samych. Jak, nie pamiętam, kto to powiedział, Adam Wiśniewski-Snerk chyba, nie jaki kiedyś, że z jakiegokolwiek poziomu byśmy nie spoglądali na świat, to i tak nie zobaczymy więcej niż jest w nas samych. I to, co się będzie działo, sprowadzi się do tego, że ludzie zobaczą to, co już i tak widać, bo to już widać od dawna. Ja nie mówię tutaj o niezliczonych artykułach o UFO, powiedzmy, w prasie popularnej, bo no, nie sztuka je wyliczać, prawda, i czy jest ich 100 czy 100 tysięcy, no, to nie o to chodzi, tylko ja mam na myśli to, że no, są konkretne informacje. One nie są może dostępne dla ludzi z ulicy, ale ja kiedyś no, znałem ludzi z wojska naszego, którzy się tym tematem zajmowali, nie tylko
pułkownika Grundmana, który w zasadzie na własną rękę zbierał takie meldunki od pilotów, ale też rozmawiałem z człowiekiem ze sztabu generalnego, który się tym zajmował i podejrzewam, znaczy wiem w zasadzie i to wszyscy my wiemy, którzy bierzemy udział w tej rozmowie, że w różnych krajach takie rzeczy są. I problem polega na tym, że no ludzie nie potrafią tego zobaczyć i to się wszystko dzieje na takim poziomie troszkę bajkowym. To znaczy, no tak jak dziecko postrzega bajkę, no to jest ten poziom. Ale wydaje mi się, że, to znaczy jestem pewien, że to stopniowo będzie zmieniało nastawienie ludzi. Oni na razie się otwierają w sposób nieświadomy, to znaczy poprzez nawarstwienia, powiedzmy, symboli czy przewartościowania jakichś tam archetypów, symboli, tak jak przemiany w ludziach kiedyś dawno w starożytności opisywały mity. To jest mniej więcej ten poziom mitologiczny troszkę jeszcze. Ale to są pierwsze kroki i to będzie się rozwijało. Mimo wszystko wydaje mi się, że będzie się rozwijało szybko, dlatego że wydaje mi się, to jest moje zdanie, że główne bodźce do przewartościowań będą tutaj docierały z nauki, co ja przewidywałem już wiele lat temu, a teraz to już widać po prostu, bo badane są, odkrywane są planety, na których stwierdzane są, wykrywane są różne substancje, prawda, no, które mogą świadczyć o istnieniu życia, prawda, że jest odkrywana woda, że są oceany na niektórych planetach czy księżycach. To też będzie to ważnym kierunkiem i to uzupełni jakby to mówienie o UFO w tym sensie, że coraz więcej ludzi, coraz więcej naukowców będzie traktowało to realnie i im więcej oni będą o tym myśleć, im więcej się będzie działo, tym bardziej ta ich percepcja będzie ewoluowała i tym więcej będą w stanie zrozumieć, bo na razie jeszcze niezbyt wiele są w stanie zrozumieć. Użył pan takiego terminu, że jest brak zrozumienia. Żeby to zrozumienie nastąpiło, zrozumienie kontaktu i natury tej obcej inteligencji, tych nieludzi, no to najpierw musi nastąpić pewna reakcja szokowa. Tą reakcję szokową sobie człowiek musi przetrawić sam w sobie. Każda kultura ją jakoś przetrawi. To będzie wewnętrzna... Tak, oczywiście, całkowicie się zgadzam z tym. Będzie to wewnętrzna reakcja każdej jednostki, w sumie jak mówię, każdego kręgu kulturowego. Ale mamy też pewne sfery. I na której z tych sfer, na którym z tych pól ta reakcja szokowa związana z kontaktem z ET. Przy czym przypominam naszym słuchaczom, że my nie mówimy o tym scenariuszu, który był do tej pory prezentowany, tak? Taki, jaki znamy z filmów science fiction, że przylatują, robią inwazję albo są w ogóle dobrymi tam dziadkami z kosmosu. Nie, to może być coś, czego sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić i warto o tym pamiętać. No i załóżmy, że się coś takiego dzieje, czego nie ogarniamy rozumem i konsekwencji tego nie ogarniamy. Jak się panu zdaje, na którym z tych pól polityka, nauka, religia, szok związany z kontaktem, a może raczej z brakiem zrozumienia tego, co się dzieje, byłby największy. No bo w sumie nie będzie się nic do końca dało powiedzieć. I jak to coś, jak ten kontakt, jak to ujawnienie w sumie, tylko takie pełne, może nami wstrząsnąć? To znaczy, gdzie ono doprowadzi naszą cywilizację? Czy to rzeczywiście będzie tak, jak sobie Wells wyobrażał, że powiedzą, że Marsjanie są, oczywiście w cudzysłowie, i dojdzie do wielkiego szoku, że ludzkość wpadnie w panikę. Czy to jest realne? Znaczy, wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne to jest to, że ogólne wydarzenia na Ziemi się będą rozwijać. W tej chwili już mamy nawarstwienie tak wielu różnych rzeczy, prawda, od kryzysu gospodarczego przez skutki lockdownów, prawda, inflację, wojnę jedną, w tej chwili również drugą, druga się szykuje na poważna, narastające problemy społeczne, powiedzmy na zachodzie, bytowe, religijne, kościół się rozpada, prawda. Już w tej chwili jesteśmy blisko czegoś takiego, żeby przeciętny człowiek zaczął wyczuwać, on już tak naprawdę troszkę to wyczuwa, że to, co się dzieje, jest takie no nie do końca przypadkowe, że tu za dużo rzeczy się nawarstwia. I jeśli będzie się nawarstwiać jeszcze troszkę więcej, to będzie, może być tak, że ludzie będą czuwać, powiedzmy tak ogólnie, powiedzmy mgliście, mniej czy bardziej mgliście, że następuje jakaś ingerencja w rozwój naszej cywilizacji na przykład. I jeśli równocześnie będą nasilały się doniesienia, czy obserwacje na przykład UFO, czy doniesienia dotyczące życia pozaziemskiego, czy UFO i tak dalej, no to może być tak, tak mi się wydaje, to jest, pytał pan mnie o moje zdanie, to powiem, jak ja
mam wrażenie, że będzie się działo, że jeśli to się będzie, jedno i drugie się będzie nawarstwiało, to ludzie zaczną podchodzić do tematu UFO czy cywilizacji pozaziemskich w ten sposób, że one coś tu jednak robią. I wydaje mi się, że od tej strony to będzie skutecznie wywoływało refleksję na ten temat, kim oni są, kim oni mogą być, jak mogą, powiedzmy, wyglądać, jak mogą myśleć, kim my naprawdę jesteśmy, jak oni mogą nas widzieć. Tak mi się wydaje, że to będzie troszkę na tej zasadzie działało. To znaczy różne bodźce na różnych polach będą się nawarstwiać, nakładać na siebie i będzie to robiło wrażenie, że musimy uzmysłowić sobie tutaj to, czy jesteśmy sami, czy nie jesteśmy sami, bo no, ludzie będą przeczuwać, że coś tu jest na rzeczy. To tak mniej więcej, nie potrafię dokładniej tego powiedzieć. Znaczy, a przynajmniej w tej chwili jakoś tak. Tak, bo przecież nie będzie tak, że będzie trwał złoty wiek i spokój na planecie Ziemia i nagle wylądują kosmici. Jeżeli dojdzie do ujawnienia, jeżeli dojdzie do jakiejś manifestacji, to przecież się ona nałoży na trwające problemy na Ziemi. Ona i na kwestionowanie tej cywilizacji, to jest po pierwsze. Tak, to jest problem. Na kwestionowanie różnych wyobrażeń i to jest warunek krytyczny, że tak powiem. Tak, i wyobraźcie sobie, że na przykład to ujawnienie jest bliżej niż dalej, a ostatnie wydarzenia na arenie politycznej, także ogólnie geopolitycznej, to co się dzieje na świecie, pokazuje nam, że ta cywilizacja no, nie zmierza wcale w takim kierunku, jak żeśmy sobie wyobrażali na początku XXI wieku. Że będzie tylko lepiej i do 2050 będziemy już żyli w takim społeczeństwie jak w Star Treku, że część będzie latała w kosmos, a część będzie żyła sobie w jakiejś utopijnej rzeczywistości. Wszystko się odwraca i nagle wyobraźcie sobie, że dochodzi do tego ujawnienia i to będzie tylko jeden z wielu problemów, ale kluczowych, który doprowadzi do takiej sytuacji, że będziemy musieli pewne rzeczy sobie zdefiniować na nowo jako gatunek tak naprawdę. Tak. Dokładnie to jest, czytam, że tak powiem, w moich myślach, to znaczy ja myślę dokładnie tak samo. Tak samo to widzę i wydaje mi się, że to jest nieuniknione po prostu. Ludzkość musi wyjść z kołyski, nie może wiecznie w tej kołysce żyć, prawda, w oderwaniu od podstawowych kwestii, które musi sobie uzmysłowić w ogóle, które nie rozumie najprostszych rzeczy w ogóle, jeśli chodzi o takie rzeczy jak cywilizacja, powiedzmy. I to jest, no, ja to traktuję jako element jakby takiej strategii wzrostu, że musimy jednak spojrzeć troszkę dalej niż dotychczas. Tu się przebija trochę myśl doktora Maka. To był ten psychiatra, który się zajmował uprowadzeniami i on powiedział coś takiego, że on nie wie, czym są uprowadzenia i to w ogóle raczej jest mało realne, żebyśmy się dowiedzieli, czym są. Natomiast one się wydają takim prowadzeniem w kierunku czegoś większego, bo załóżmy sobie, ja mówię czysto hipotetycznie, że ten kontakt następuje, ale po drugiej stronie mamy istoty, które, to już powtarzałem, postrzegają na przykład czas inaczej. I one mają po prostu więcej czasu na ten kontakt. My postrzegamy czas poprzez długość ludzkiego życia, poprzez pokolenia i nam jest sobie go trudniej wyobrazić. A co mnie, wie pan, jeszcze najbardziej tak trochę niepokoi, to fakt, że nawet osoby głęboko zainteresowane tematem UFO, kontaktem, ujawnieniem i tak dalej, one nie do końca sobie zdają sprawę z niektórych niebezpieczeństw, jakie niesie fakt, że potencjalnie ujawnienie się może nałożyć właśnie na bardzo dynamiczny, wręcz niespokojny okres, bo my tu nie tylko mówimy o tym, że się wali system gospodarczo-polityczny, ale też człowiek się znalazł w pewnej kropce pod względem filozoficzno-egzystencjalnym. Jest takie fajne powiedzenie, że technologia, technika i jej rozwój, nasze otoczenie wyprzedziło znacznie naszą mentalność. I to jest coraz bardziej widoczne. A jeżeli jeszcze sztuczna inteligencja generalna, ogólna się pojawi, to ja nie wiem, w jakim punkcie my będziemy. Użyłem ostatnio takiego sformułowania w dyskusji z Markiem Żelkowskim, że w sumie może się okazać tak, że jedną nogą będziemy mentalnie w wieku 20, może nawet 19, a drugą w 23. I to jest niebezpieczne. Ale przejdźmy może do kolejnego pytania. Bo ja czasami mówię, dyskutując o kontakcie, że no, nie byłoby reakcji ludzi, że oni są przyzwyczajeni. Nie byłoby reakcji na niektórych polach chyba. Bo wiele się na przykład mówi o Kościele, że Kościół byłby pierwszą ofiarą kontaktu, a potem jakoś tam by się posypały systemy gospodarcze i tak dalej.
ale mało się zwraca uwagi na to, że ludzie nie do końca może pod względem religijnym byliby zaszokowani przybyciem obcych albo kontaktem. Chrześcijaństwo chrześcijaństwem, ale co z innymi religiami, a także kulturami, które kładą nacisk, powiedzmy, na inne wartości? A weźmy chociażby tych aborygenów. Czy oni byliby zaskoczeni kontaktem? Bo przecież my postrzegamy świat z naszej perspektywy, powiedzmy, polskiej, tak, europejskiej, środkowoeuropejskiej, jak niektórzy mówią, wschodnioeuropejskiej. Ale istnieją też inne kultury i one domagają się uwagi i udziału w świecie. Mówię na przykład o Chinach, no ale są też takie kultury, które są znacznie starsze, jeszcze starsze niż kultura chińska i opierają się na zupełnie innych zasadach. Dla niektórych, na przykład dla kręgu kultury indyjskiej, bardzo rozbudowanego, jest tak, że wiara w inne istoty, bogów, może raczej nie bogów, półbogów, gości z nieba, jest czymś normalnym. Oni są tam absolutnie realni. Czy pana zdaniem świat by zareagował, bo mówiąc o kontakcie, musimy też brać pod uwagę oprócz kryzysów tą kwestię mentalno-religijną, czasami nierozerwalną i blisko ze sobą złączoną. Jakby ten świat zareagował, bo na pewno niejednakowo. Wiemy, że no rzeczywiście Kościół mógłby mieć instytucjonalny problem. Islam w sumie nie wiadomo, bo jakby nie było w świecie religii, nic nie jest czarne i białe. Tak, bardzo, bardzo ciekawą rzecz pan poruszył tutaj, której chyba nikt dotychczas tak nie poruszał, nie zinterpretował w taki sposób. I to jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście nie musi to jedno drugiego wykluczać, to znaczy świadomość, powiedzmy, istnienia innych cywilizacji w kosmosie nie musi obalać religii, tylko tyle, że i nie wszędzie taki schemat obalania musi działać oczywiście. Ale w przypadku akurat Kościoła czy chrześcijaństwa to wydaje mi się, że to będzie działało, dlatego że jeśli ludzie zaczną wyczuwać, że następuje, no powiedzmy, jakiś punkt zwrotny w rozwoju ludzkości, jakaś kardynalna zmiana i tutaj na to się będzie nakładać uświadamianie sobie tego, że no możemy nie być sami w kosmosie, to się nałoży na... Tak mi się wydaje, na upadek Kościoła i w tej sytuacji przeciętny człowiek będzie odnosił wrażenie, że coś mu tu się nie klei, że to miało być troszkę inaczej, bo Kościół to inaczej troszkę zapowiadał. I na tej zasadzie ten światopogląd się troszkę rozsypie, tak mi się wydaje, bo to będzie, niektórzy ludzie będą mogli odbierać to w ten sposób, że to, co się dzieje, jest częściowo też wymierzone w Kościół czy w religię, dlatego że one się będą zapadać po prostu w sobie. I to każe im się zastanowić, czy przypadkiem cały problem nie wygląda troszkę inaczej, niż oni sobie wyobrażali, niż ich te religie uczyły po prostu. To mniej więcej w ten sposób, tak sądzę, że to się będzie rozwijało. Ja kilkakrotnie mówiłem coś takiego, że jeżeli będzie kontakt, no to będzie szok na niektórych polach, ale niektórzy nie będą szokowani w ogóle. No bo nasza cywilizacja jest tak zbudowana, że nierówności i intelektualne, i te bytowe przepaście są ogromne. Ale ja zwykle dążyłem w tych swoich wypowiedziach do ukazania tego, że wiecie, nie zmieni się to, może tak bardzo, nie zmieni się nasze życie codzienne, tak? Bo każdy człowiek nadal będzie miał te same problemy, może będzie nawet miał ich więcej. Czyli trzeba zarobić, trzeba opłacić wszystko, tak? Trzeba coś zjeść i jakoś przeżyć od pierwszego do pierwszego. Natomiast problemem, jeżeli chodzi o ujawnienie, nie wiem, czy się pan zgodzi ze mną, może być to, że nagle my utracimy stabilny grunt egzystencjalny. Bo tak naprawdę wstrząs, jakim będzie kontakt z czymś, czego zupełnie nie znamy, a przecież te scenariusze mogą być bardzo różne, pokaże nam w zasadzie, że dużo ludzi straci oparcie duchowe, mentalne, straci swoje korzenie. Będzie musiało je budować na nowo, albo sobie pozostać przy starej religii, która jakoś będzie tłumaczyć świat, ale z drugiej strony oni będą mieli świadomość tego, że to też nie jest prawda. Czyli ten wstrząs intelektualny, który nadchodzi, on wcale może nie być taki lekki, ale na niektórych polach. My nadal będziemy w swojej rzeczywistości, tylko to przejście do tej nowej wizji świata, ten nowy paradygmat może być trudny do przyjęcia dla tych, którzy będą żyli w momencie, kiedy ten paradygmat się będzie zmieniał z nowego na stary.
Oczywiście, to znaczy dotychczasowe rozumienie w ogóle jakby szerszej rzeczywistości, czy dotychczasowe światopoglądy, inaczej mówiąc, one się po prostu rozpadną, to zbankrutuje i to będzie się nakładało na to, że na refleksję na temat jakby szerszego kontekstu, w którym ludzkość istnieje w ogóle, czyli świadomości, że życie istnieje nie tylko na Ziemi. To z tej strony będą docierały bodźce, które będą mocno przewartościowywać też człowieka. Dlatego, że przede wszystkim, jeśli człowiek pod wpływem, powiedzmy, nowych informacji ujawnianych czy nowych odkryć naukowych zacznie dochodzić do wniosku, że te cywilizacje pozaziemskie istnieją i że w ogóle one były na Ziemi w jakimś sensie, to wywoła to refleksję nad tym, dlaczego coś takiego się działo na masową skalę, no bo jednak tych obserwacji są tysiące każdego roku, a myśmy niczego nie widzieli. Co jest tutaj nie tak w tym obrazku, że tak powiem, to znaczy w nas samych. I to będzie wywoływało w sumie wraz z tym załamywaniem się w ogóle tego świata na różnych poziomach czy płaszczyznach, będzie wywoływało bardzo duże zmiany w widzeniu rzeczywistości przez człowieka. Ten człowiek w dalszym ciągu będzie musiał jeść chleb prawdopodobnie, czy tam bułkę i pić wodę, czy tam herbatę, prawda? To się nie zmieni, drzewa za oknem będą nadal, ale jednak te zmiany w widzeniu rzeczywistości będą bardzo duże, takie ja mam wrażenie. I to się nałoży na to. I to z jednej strony będzie jakby informacje, przetrawianie informacji na temat życia pozaziemskiego, czy inteligencji pozaziemskiej będą wzmacniały te wszystkie procesy, ukierunkowały je, ale z drugiej strony też no, załamywanie się dotychczasowych wyobrażeń będzie w wyniku, powiedzmy, no, zapaści cywilizacji, można powiedzieć. Będzie też sprzyjało temu, że załamywanie się religii na przykład, będzie sprzyjało też temu, że ten człowiek będzie zmuszony do jakby zbudowania tych swoich mitów i wyobrażeń na nowo. I to się wszystko będzie nakładało na siebie, tak ja to widzę. W swoich publikacjach porusza pan często kwestię młodszych pokoleń i ich problemów, tego, że oni psychicznie często nie są przystosowani do rzeczywistości, która ich otacza. I to takie pytanie trochę dodatkowe. Czy pana zdaniem będzie się przygotowywało jakoś te nowe pokolenia na tą rzeczywistość, która idzie i to będzie ta rzeczywistość, w której osadzeni są też oni? Wie pan, czego ja się najbardziej boję, jeżeli chodzi o takie skutki nieprzewidzianego kontaktu, że dojdzie do sytuacji, kiedy człowiek w takim ogólnym, symbolicznym ujęciu sam w swoich oczach stanie się pariasem. Znaczy, byliśmy przygotowywani od zawsze, znaczy zawsze przedstawiano człowieka, tak nas uczono, tego nas uczyła szkoła, religia, że jesteśmy szczytem stworzenia, że jesteśmy panami ziemi i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że nie. Że jest ktoś wyższy, ktoś, kto ma nas w zasadzie w nosie, ktoś, kto nas urabia i może z nami zrobić, co chce. Nie wiadomo, jakie są jego zamiary, nie wiadomo nawet, jaka jest jego natura. I wtedy rzeczywiście wszystkie te modele, które żeśmy sobie zbudowali, upadną. Będziemy musieli szukać nowych, będziemy musieli budować siebie na nowo, swoją wizję. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli to będzie wyższa inteligencja albo jakaś taka troszkę bardziej niezrozumiała, zaawansowana, dysponująca większymi możliwościami, to będziemy sobie musieli zbudować nową wizję świata. Ja mówię my, bo oczywiście to jest wielkie uproszczenie. Nie ma my, bo na świecie jest 8 miliardów ludzi i mnóstwo kultur, ale dobra. Będziemy sobie musieli zbudować nową wizję świata, gdzie my jesteśmy w sumie na jakimś trzecim miejscu, bo na razie było tak, że był no, dla niektórych kosmos, absolut, Bóg, czy tam coś. Na drugim miejscu był człowiek. Niektórzy sobie tam gdzieś pośredników robili w postaci aniołów. A nagle spadniemy na pozycję numer 3 albo i niżej, bo się okaże, że ponad nami są lepsi. Lepsi i wiedzący więcej. No to naprawdę jest rozczarowujące. Tak. I czy te młode pokolenia, one sobie z tym poradzą? Jak można je w ogóle przygotować na coś takiego? No bo Nie tylko sobie z tym poradzą, ale to w pełni zaakceptują i pójdą i będą prowadzić w ogóle na tej drodze. To znaczy, jeśli chodzi o załamywanie się tego antropocentrycznego wyobrażenia człowieka, prawda, jako korony stworzenia w sensie biblijnym, no to
No to jest proces nieuchronny, to następuje od dawna, od zawsze właściwie, no od czasu, powiedzmy pierwszym takim tutaj sygnałem to było to, że Grecy sobie uzmysłowili, że Ziemia jest kulą, a Słońce może być kulą płomieni, prawda? I już takie spekulacje na ten temat były w starożytności, prawda? Co prawda odosobnione, powiedzmy, no później Galileusz, Giordano Bruno, Kopernik, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest ciągły łańcuch ewolucji mentalnej, psychicznej ludzkości, gdzie każdy w zasadzie etap tego, no, załamywał jakieś wcześniejsze wyobrażenia, prawda, więc to jest nieuniknione po prostu. No nie może być jakiejś takiej kontynuacji, prawda, dzisiejszej kontynuacji wyobrażenia, że wszystko się kręci wokół nas, prawda? No nie da się tego utrzymać w nieskończoność. Natomiast jeśli chodzi o to, że to będzie przygnębiać, powiedzmy, ludzi, no wydaje mi się, że nie do końca, dlatego że to otworzy, odblokuje rozwój, który dotychczas był kompletnie poblokowany na różnych poziomach i różnymi mechanizmami psychologicznymi, i ludzkość zacznie sobie wyobrażać przyszłość jako coś zupełnie innego niż ta rzeczywistość dotychczasowa. Bo na razie to ja mam wrażenie przynajmniej, że w ogóle nie ma żadnych wyobrażeń przyszłości tak naprawdę, jakichś sensownych w ogóle. Ludzkość utkwiła na jakimś poziomie właśnie tej kołyski przysłowiowej i odblokowanie tego, poszerzenie horyzontów ludzi, to znaczy właściwie gdyby historycznie to spojrzeć na ten proces rozwoju naszej cywilizacji, to widać, że każdy taki przeskok, bo to nie był liniowy wzrost, tylko to takie raczej były schodki zwykle, od jednej jakby rewolucji światopoglądowej do drugiej, ale każdy taki etap, czy każdy taki punkt zwrotny, on wywoływał jakieś poszerzenie jednak horyzontów ludzi. I to usmysłowi ludziom, że oni mogą zrobić coś lepszego niż było dotychczas. Dlatego, że dotychczasowe wzorce różne, wzorce tego świata, który będzie odbierany jako bankrutujący, będą źle kojarzone. To będzie porównywalne z upadkiem średniowiecza, moim zdaniem. I no, ja zdaję sobie sprawę z tego, że powiedzmy renesans obalił pewne mity na temat człowieka, prawda? Bo zaczęto widzieć człowieka przez pryzmat praw natury, a nie dogmatów religijnych, tak jak było w średniowieczu, ale no to był jednak duży krok naprzód i nikomu nie śniło się nawet później, po jakimś czasie, powiedzmy, jak już to się zaczęło rozwijać, żeby wracać do tego, co było. Więc ja nie sądzę, żeby taka groźba była. Ludzie poczują ten rozwój, którego będą już w stanie doświadczać i on ich będzie cieszył. Oni będą to widzieć jako drogę ich uratowania przed, ja myślę, samozagładą, bo różne sygnały będą docierać i różne obrazy będą docierać wkrótce, które będą przerażać ludzi i ludzie z tego wyjdą bardzo chętnie i pójdą w przyszłość. No, ku temu to wszystko zmierza i ujawnianie jakby tego, uświadomienie sobie przez nich tego szerszego kontekstu ich egzystencji, w sensie kosmicznego kontekstu, ja myślę, że tutaj będzie odbierane raczej jako znak nadziei, że wszystko jest przed nami, że perspektywy są nieograniczone właściwie. Tak, tutaj mówiłem o doktorze Maku wcześniej i znowu pobrzmiewa jego wniosek, że pewne zjawiska, których nie rozumiemy, mogą nas wprowadzać w pewien proces znacznie szerszy, taki, który jest dla nas trudny, kroczek po kroczku. Czyli dla nas miną pokolenia, ale jest to konieczne, żeby człowiek pewne rzeczy zrozumiał. Tutaj już powoli zmierzamy bardzo w stronę końca i przechodzimy na zupełnie inne tory. Czy pana zdaniem obcy mogą przygotowywać ludzkość na kontakt? Czy oni mają jakiś plan, czy istnieje ta słynna agenda? No ja myślę, że to wszystko, co się dzieje, jest przygotowywaniem na kontakt. To znaczy, wydaje mi się, że jest
w obliczu tych ujawnienia coraz większych informacji i nieuchronnych odkryć w nauce, w astronomii dotyczących badania obcych planet, bo pojawiają się nowe możliwości, nowe instrumenty badawcze, które wkrótce to zrewolucjonizują naszą wiedzę całą o planetach pozaziemskich. Wydaje mi się, że to jest nieuchronne i percepcja ludzi będzie no, jakby rozwijać się w tą stronę. Ale przepraszam, zapomniałem konkretnie pytania. To znaczy chodzi mi o to, że w sumie każde spotkanie z UFO jest jakąś ingerencją, która no, w jakiś sposób wpływa na ludzi. Czy z tego, co pan obserwuje, z pana analizy takiej głębokiej zjawiska UFO wynika wniosek, że obcy albo ta druga strona, te istoty nieludzkie, bo nie wiemy, kim oni są, mogą jakoś powoli przygotowywać ludzi na kontakt, stosując jakieś, nie wiem, techniki, projekty i tak dalej? Nie, no to jednak skrótowo tutaj powiedzmy powtórzę to, co mówiłem, to znaczy wszystko to, co się dzieje, będzie zmierzało do zmiany percepcji rzeczywistości przez ludzi, do ewolucji psychicznej w ogóle człowieka i to jest tym przygotowaniem, dlatego że po prostu no, zmieni się, ja bym powiedział, aparat pojęciowy człowieka w ogóle, tak jak się zmienił, powiedzmy, no tak jak między tym przysłowiowym, cytowanym wcześniej, wspominanym wcześniej renesansem a średniowieczem po prostu, a poza tym, no wiele rzeczy, które się będą działy, będą wywoływać konieczność ponownego jakby zdefiniowania swoich wyobrażeń, zbudowania ich na nowo. To się będzie rozpadało, te wszystkie mity współczesności, one, znaczy może nie wszystkie, ale wiele się będzie rozpadało i to się będzie wszystko składać w jeden obraz, który spowoduje, że ludzkość inaczej będzie widzieć obce cywilizacje niż widziała powiedzmy 20 jeszcze lat temu. Nie będą to tylko projekcje oparte na, prawda, filmach, powtarzające filmy fabularne, które no, odtwarzają nam schematy w zasadzie jakby z mitów starożytnych troszkę, na tym samym poziomie właściwie. Ludzkość zacznie takie rzeczy widzieć inaczej i nabierze jakby zdolności w ogóle do jakby jakiejś wymiany informacji, bo na razie to jesteśmy na tym etapie niestety, że gdyby doszło do otwartego kontaktu, załóżmy jutro, no to ja się obawiam, że ludzie nie bardzo by się potrafili zastanowić nad jakimiś pytaniami, na które odpowiedzi mogłyby im coś dać w ogóle. To się będzie zmieniało i natomiast na tym głębszym poziomie jakby właśnie generowania podstawowych, fundamentalnych pytań, kwestii fundamentalnych, to ja myślę, że tu będzie miało znaczenie też to, że no, nauka pójdzie też w tą stronę, że taka myśl o tym, że życie poza Ziemią raczej jest, zacznie również do elit docierać. Ja mówię o prawdziwych elitach, a nie jakichś finansowych, powiedzmy. I to będzie tworzyło zupełnie nowe podejście w sumie tak naprawdę. Więc wszystko, co się dzieje tak naprawdę jest przygotowaniem, odpowiadając już konkretnie na to pytanie. Ja się tak uczepiłem tego doktora Maka, ale powiem dlaczego. On powiedział, w sumie to tak, on jedną ze swoich książek zatytułował Paszport w kosmos albo Paszport do kosmosu. Chodziło w jego myśli, tak mówiąc w dużym skrócie, o to, że wszelkie dziwne zdarzenia, które my uznajemy za anomalne, paranormalne, ufologiczne, one ludzkość powoli przygotowują na ten przeskok właśnie. My ich możemy teraz nie rozumieć, ale przyjdzie czas, kiedy sobie je osadzimy w szerszym kontekście. Tak to widzę. Ale to całkowicie się z tym zgadzam. Ale gdzieś tam na drodze do uzyskania tego paszportu, no jednak stoją nasze słabości. Ja się na przykład obawiam tego, wie pan, że gdy ten kontakt by nastąpił teraz, to ludzie by wypełnili sobie lukę, która powstaje, tak, naturalnie, mistycyzmem jakimś. Mm-hmm. Czyli pojawiłby się kolejny rozdźwięk, że znowu byśmy szukali odpowiedzi na gruncie religijno-mistycznym, ale o tym za chwilę. Ja bym pana chciał zapytać o jedną rzecz. To jest w sumie takie pytanie złożone z kilku innych, które się pojawiły pod naszą poprzednią rozmową, bo pan w swoich publikacjach duży nacisk kładzie na różnego rodzaju przekazy. Czy nie sądzi pan, że one mogą niekiedy w takim sensie poznawczym trochę ludzi zwodzić? To znaczy, jak pan dzieli te przekazy na te, które są godne uwagi, a na te, które są po prostu produktem, powiedzmy, no czasem marketingowym, czasem takim, o, nie wiem, jakiego tu słowa użyć, psychicznym, tak. Tak, i w jaki sposób? No, opieram się na tym, że
że plan zmian zachodzących na Ziemi, czy plan ingerencji, zmierza do poszerzenia horyzontu człowieka, do uzmysłowienia mu jego ograniczeń dotychczasowych. I to jest zasadnicze kryterium. I zmierza generalnie do poprawy, do wyzwolenia człowieka z tych więzów, które go dotychczas krępowały i utrzymywały na poziomie jakiegoś takiego czegoś, co kiedyś nazwałem nowym średniowieczem. I według tego kryterium to, że tak powiem, selekcjonuje. To znaczy, dlatego że to jest coś, czego człowiek na dotychczasowym etapie raczej by sam nie wytworzył. To tam, gdzie mamy projekcję ograniczeń ludzi, to mamy powtórki dotychczasowych schematów, bo człowiek taki jest, że jak mu się przekazuje nawet szczytne prawdy rozwojowe, czy duchowe, czy jakiekolwiek, to on to będzie wpasowywał w dotychczasowe rozumienie i co najwyżej zmieni się forma, a nie treść. Więc to odrzucam na podstawie tego kryterium. Natomiast tam, gdzie widzę, że to zmierza do prawdziwego rozwoju człowieka, do wyzwolenia go właśnie z tych, jakby z wyprowadzenia go z tego poziomu ewolucji psychicznej, na którym on dotychczas jest, to traktuję jako ciekawe. Ja nie osądzam tego, że to jest całkowicie wszystko wiarygodne, dlatego że tak naprawdę to ja sobie zdaję sprawę, że wiele z tego, co na ludzi działa w tej chwili, ja mówię również o tym, co działa z poziomu, że tak powiem, ufologii, ma na celu, to są pewne manipulacje, one często, na ogół raczej bym powiedział, zmierzają do tego, żeby ludziom pomóc, ale nie jest to, nie mamy do czynienia na razie tutaj z jakby z dialogiem równego z równym, dlatego że często można, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że oni sobie zdają sprawę, że ci ludzie wielu by rzeczy nie zrozumieli. Tak na przykład w związku z tym pojawiają się jakieś analogie biblijne, tak jak w sprawie Andreasonów, powiedzmy, słynnego wzięcia, gdzie tam osoba wzięta widziała jakiś płonący krzak, czyli mamy do czynienia z takim działaniem na poziomie takiego języka mitologiczno-symbolicznego, prawda? Więc nie wszystko to należy traktować dosłownie, ale selekcjonuję to na tej właśnie zasadzie, że zmierza ku, że jakby wpisuje się to w ten plan, o którym no jednak troszkę tam wiem, że taki plan jest, prawda? I jak na razie, tak jak to zarysowałem wstępnie, że pewne wydarzenia, które się będą działy w książce Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości, no to na razie ludzie mi piszą, powiedzmy, w komentarzach na Facebooku czy gdzieś tam pod wideo, że Panie Igorze, to wszystko się sprawdza. Więc na razie te moje ramy, według których to widzę, jak na razie się nie mam powodu, żeby je kwestionować. I to jest podstawa jakby do tego, żeby u mnie, żeby pewne rzeczy odsiewać, powiedzmy. Ja tylko przypomnę, że książki Pana Igora są dostępne pod adresem igorwitkowski.pl. No dobrze, ale ta dyskusja o przekazach jest bardzo szeroka. My może sobie poświęcimy na nią kiedyś osobne spotkanie, bo no to trzeba ją ujmować z bardzo różnych stron. Jeśli mogę się wtrącić na momencik. Taki jakby schemat selekcjonowania tych informacji czy przekazów, to właśnie coś podobnego było u profesora Johna Macka, dlatego że on też tam nie opisywał wszystkiego, co słyszał, prawda? Tylko też wyłapywał jakieś takie bardziej sensowne rzeczy i naprawdę parę bardzo sensownych, bardzo ciekawych przekazów powtórzył, że tak powiem, w tych swoich książkach, no też według jakiegoś kryterium selekcji, prawda? A tutaj jeszcze do tego Maka powracając, bo właśnie to jest dobre, tak on nam tak w ogóle przypadkowo zupełnie wpadł do tej audycji, no ale to nam uzmysławia, jak to może działać, że my możemy doznać szoku, kiedy sobie uświadomimy, że ta inteligencja, która stoi po drugiej stronie, nas traktuje w sposób taki, no, jak dzieci. Jak dzieci, my sobie dzieci. Bardzo, bardzo inaczej sobie siebie samych wyobrażamy i to jest chyba sedno w ogóle całego problemu. Ale o tych przekazach sobie jeszcze kiedyś może porozmawiamy, bo to jest naprawdę za długa kwestia i byśmy po prostu musieli przedłużyć audycję dzisiejszą. Ale przejdźmy do takiego podsumowania. Wie pan, ja sobie często powtarzam, że nie zdziwiłbym się, gdyby po przybyciu kosmitów znaleźli się tacy ludzie, którzy po prostu próbowaliby, o czym mówiłem przed chwilą, wypełnić lukę, wypełnić nieznane mistycyzmem. Zaczęli się po prostu modlić do obcych, powstałyby znowu UFO kulty. Czy nie widzi pan takiego niebezpieczeństwa, patrząc właśnie na tą ilość manipulacji w środowisku ezoterycznym i ufologicznym? Bo są ludzie, którzy oferują gotowe odpowiedzi. To jest zapotrzebowanie, to jest popyt, to się pojawiają, prawda?
Natomiast to są, oni oferują bardzo proste odpowiedzi i człowiek inaczej, ma masy, które nie są za bardzo gotowe, raczej się nad wieloma kwestiami nie zastanawiają. Czy pan się nie obawia czegoś takiego, że nawet jeżeli to ujawnienie będzie krokowe, stopniowe, to nastąpi taki proces, nie wiem jak to powiedzieć, kultyzacji tego problemu, bo pojawi, za każdym razem będziemy mieli z przodu, przed sobą, pytania bez odpowiedzi. No, człowiek jest taki, że musi znać te odpowiedzi. Pojawią się naturalnie ludzie, którzy na podstawie jakichś tam swoich własnych doświadczeń będą tworzyć coś, co koniec końców będzie ruchem parareligijnym czy kultem. Jak to ominąć? Czy to się w ogóle da ominąć? To jest pytanie. To będzie się działo. Ja się nie tyle nawet obawiam, że to będzie działo się, że tak będzie, tylko wiem, że jestem pewien, że tak będzie. U niektórych ludzi, powiedzmy, w niektórych krajach, w niektórych grupach ludzi, na pewno. Ale no właśnie temu ma służyć to, żeby dotychczasowe wyobrażenia ludzi się w ogóle załamały, żeby uruchomiony został, odblokowany został rozwój człowieka w ogóle, bo to jest jedyną obroną przed czymś takim. Bo no, analogiczne zjawiska widzimy, bo mamy na przykład nawrót religii pogańskich, takich magicznych wręcz, jak Wicca na Zachodzie na przykład i wiele innych podobnych, w krajach anglosaskich zwłaszcza, które zajmują w tej chwili miejsca po kurczącym się kościele, powiedzmy. To jest taka najbliższa analogia, jaka mi przychodzi do głowy. I takie rzeczy by były, tylko po prostu ludzkość ma to do siebie, że jak się styka z czymś zupełnie nowym, to wpasowuje to w dotychczasowe schematy i tak jak powiedziałem, zmienia się forma, a nie treść. Bogowie są, powiedzmy, projekcjami innych bestii, że tak powiem, tak jak to było w starożytności, ale nie wiąże się to w ogóle z jakimkolwiek rozwojem percepcji czy czymkolwiek takim. I to jedynie można będzie, jakby można będzie się zabezpieczyć przed tym właśnie poprzez równoczesne obalenie dotychczasowych światopoglądów i otwarcie ludzi na rozwój, odblokowanie psychiczne tego rozwoju i no wtedy sprowadzi się to jedynie do tego, że takie fenomeny, powiedzmy, regresu mitologicznego, powiązanego z percepcją UFO na przykład, że one będą tylko lokalne i tymczasowe. Musi się to opierać na wyzwoleniu rozwoju człowieka i tylko w ten sposób można tego niebezpieczeństwa uniknąć. Ale samo niebezpieczeństwo oczywiście jest i to będzie. Nie tylko tutaj, nie tylko tak jak mówię w ufologii, ale tak samo w religii będą ludzie się cofać ku bardziej pierwotnym, że tak powiem, sposobom widzenia świata. Tak, to jest taka chyba choroba wieku dziecięcego, którą trzeba będzie przejść, żeby tą nową rzeczywistość zobaczyć. W ogóle narodziło się mnóstwo pytań przy okazji tej naszej dzisiejszej audycji. Nie tylko o naturę tego różnego rodzaju przekazów, ale też nasze bardzo kruche pojęcie związane z tym, że to nie do końca tak będzie, że kontakt się stanie, ktoś strzeli palcami i przyjdzie nowy dzień, bo to będą perturbacje takie same, które towarzyszyły czemuś, co dobrze znacie ze szkoły, epokom historycznym, tak? Epokom w rozwoju cywilizacji europejskiej przynajmniej. Czyli mieliśmy najpierw starożytność, potem ciemne wieki, średniowiecza, potem to średniowiecze już bardziej rozwinięte, potem renesans. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście z perspektywy historyka to jest bardzo duże uproszczenie, to już od razu wam mówię. Natomiast o co chodzi? Zawsze wtedy był jakiś przełom umysłowy. I nagle się okazuje, że my może stoimy przed kolejnym, tylko że nam dojdzie nowy gracz, prawda? Nowy gracz. Tak, tylko tyle kolejnym, ale większym niż wszystkie inne, dlatego że działającym równocześnie na różnych polach w dosyć krótkim czasie jednak. No właśnie, i czy to będzie nasz paszport do kosmosu? O tym jeszcze będziemy, panie Igorze, mam nadzieję, rozmawiać. Przypominam tylko jeszcze raz, że naszym gościem wspaniałym był pan Igor Witkowski. Jeżeli chcecie, a pewnie wielu z was się rozochociło, zapoznać się z dorobkiem naszego dzisiejszego gościa, odsyłamy do strony igorwitkowski.pl lub na stronę autorską igorwitkowski.com. Bardzo dziękuję i no, zapraszam na kolejną dyskusję, bo żeśmy tyle furtek otwarli. Ja również mam wrażenie, że to może być ciekawa rozmowa ta następna, tak? Tak. Dziękuję bardzo za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych UFO historiach.